Dzień dobry Państwu, nasi drodzy seniorzy, serdecznie Państwa witam na Międzynarodowym Dniu Osób Starszych. Tak jak tutaj przedmówca powiedział, ten Dzień Seniora jest dla nas bardzo ważny, on już na stałe się wpisuje w kalendarz tych wydarzeń. Ja przede wszystkim z tego dnia chciałbym Państwu życzyć zdrowia, bo to myślę, że jest najważniejsze. Życzę też tej pogody ducha. Dzisiaj mamy piękną pogodę i życzę Państwu, aby ta pogoda ducha też Państwu towarzyszyła na co dzień, bo też wiemy, że na pewno jest wiele troski, zmartwień, z którymi się na co dzień mierzycie, ale ta pogoda ducha i ta radość życia też jest ważna. Też jest mi niezmiernie miło, że nasi ostrołęcy seniorzy są tak aktywni, że jednak ten czas wolny, który mają, będąc na stypendium ZUS-u, spędzają bardzo aktywnie, więc też jest mi niezmiernie, jestem szczęśliwy, że Państwo jako seniorzy staracie się aktywnie spędzać czas. Jedynym wyjściem nie są ciepłe kapcie i telewizor, ale też Wasza aktywność, Wasze działanie. I też obserwujemy to każdego dnia, że zarówno Rada Seniorów, jak i Państwo uczestniczą w wielu ważnych wydarzeniach, czy też uczestniczą w akcjach, które są organizowane specjalnie dla seniorów. My też mamy tą świadomość, że Ostrołęka, jak i inne miasta, idą w kierunku właśnie tego, że ta liczba seniorów rośnie. Dlatego też my jako miasto chcemy, aby naszym seniorom w Ostrołęce żyło się dobrze. Planujemy też wiele dodatkowych programów, myślę, że też Państwo niedługo o nich usłyszą, ale też uważamy, że w tej podzięce dla Was, dla seniorów, ta pomoc jest potrzebna. No i co? Pozostaje mi tylko życzyć udanej zabawy, a z tego, co wiem, seniorzy potrafią się bawić i to bardzo dobrze, więc jeszcze raz wszystkiego dobrego, udanej zabawy, żeby wszyscy wrócili cało do domu. Dziękuję bardzo. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Tak powiem, że zawsze drugi ma trochę trudniej, bo prezydent tak piękne słowa skierował do Państwa. Oczywiście ja się dołączam do tych życzeń. Myślę, że tego, co seniorom najbardziej potrzeba, to zdrowia i tego zdrowia Państwu życzę, pozwalającego na realizację aktywności życiowych i realizację swoich planów. Dzień dobry, ostrołęczanie. Witam wszystkich seniorów Ostrołęki w dniu naszego święta, a nasze święto obchodzimy na świecie od 1990 roku. W Polsce obchodzimy od 1999 roku. Tak samo i w Ostrołęce obchodzimy od tego też roku. Drodzy seniorzy, ja gratuluję serdecznie za to, że macie siłę jeszcze brać we wszystkich zajęciach organizowanych dla poprawy naszej kondycji, naszego zdrowia, naszego lepszego samopoczucia. A za to wszystko należy się podziękować władzom Ostrołęki. Panie Prezydencie, dziękuję bardzo za organizowanie, za finanse dla nas seniorów. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej jak do tej pory. Moi drodzy, na świecie jest ponad 700 milionów seniorów. W Polsce mamy około 11 milionów seniorów. Tak jak dzisiaj wspomniał proboszcz podczas mszy, nas w Ostrołęce jest 18 tysięcy. To dużo. Ale i nas przybywa jeszcze w Ostrołęce. Moi drodzy, nie będę dłużej mówił. Życzę Wam zdrowia. Naprawdę zdrowia, radości, jak najwięcej siły, żebyście żyli 100 lat i więcej. Przestańcie chodzić do lekarzy. Oni się sami utrzymają. Wszystkiego najlepszego.